A ten jegomość, który tam ciągle drze się w tej fladze żółto-niebieskiej, ostatnio powiedział, że ma obywatelstwo polskie, ale nie jest Polakiem. Jeżeli to jest dla was autorytet, albo jeżeli to dla was nie jest wykrzyknik w tym parlamencie, to kogo wy tu reprezentujecie? Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, jestem warszawiakiem i chciałbym bardzo, żebyśmy uznali język warszawski za język lokalny. Jestem wielkopolaninem. Proszę uznać moje dialekty za dialekty mniejszości narodowej. Kaszubi, proszę bardzo. Mazowsze, proszę bardzo. Proszę państwa, Polska Rzeczpospolita jest krajem, który składa się z różnego rodzaju nacji. Ludzi, którzy wychowali się wspólnie, kształtują swój światopogląd, swoją ojczyznę. I też oczywiście mogę mówić, że jestem warszawiakiem, ale moją ojczyzną jest Polska. Tylko tyle, że to niczego nie zmienia. Ja jestem Polakiem przede wszystkim, potem warszawiakiem. I tutaj chyba jest klucz sprawy. Państwo myślicie, że dobrymi chęciami cokolwiek się zbuduje. Otóż dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To, że dzisiaj mówicie po to, żeby ktoś wam oklaski bił, stanowi jedynie o tym, że nie macie wyobraźni przestrzennej. Otóż pierwszym krokiem, z tej mównicy dziś padło to kilka razy, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest uznanie mniejszości, a trzecim separatystyczne ruchy doprowadzą do wydzielenia albo chęci wydzielenia części polskiej terytorium. A ten jegomość, który tam ciągle drze się w tej fladze żółto-niebieskiej, ostatnio powiedział, że ma obywatelstwo polskie, ale nie jest Polakiem. Jeżeli to jest dla was autorytet, albo jeżeli to dla was nie jest wykrzyknik w tym parlamencie, to kogo wy tu reprezentujecie? Rzeczpospolitą czy partykularne interesy grup społecznych, które chcą separatystycznych ruchów w Polsce? Nie możemy do takich rzeczy dopuszczać. Myślcie, co robicie. Do pani Szumilas, nie ma jej tutaj. Proszę państwa, ja się wychowałem w trudnych czasach, jak większość z nas zresztą, ale ja sobie nie przypominam, żeby Śląsk miał gorzej niż kto inny w Polsce. Jeżeli ktokolwiek w Polsce chciał na zakupy jechać, to właśnie jechał tam. Jeżeli trzeba było narty kupić, to trzeba było jechać tam. A najlepiej by było, gdyby w górniczym sklepie mieć znajomości, to lodówka i pralka nie była żadnym problemem. Jeżeli to dla was była kara w tamtych czasach, to pytam się, czym jest kara? Byliście zawsze specjalnie traktowani, ale nie dlatego, że jesteście Ślązakami, tylko dlatego, że ciężko pracowaliście, że ciągle dowiadywaliśmy się, że w kopalniach giną górnicy po to, żeby inni mieli ciepło. To jest szacunek dla was, a nie to, że sobie ojczyznę Heimatem nazywacie. Heimat to jest słowo niemieckie. Dziękuję. Usłyszałem.